sobie tutaj tak zwany stary wodę, jeziorko, no to mu szukam tu na mapie jeziorka z dojazdem terenowym. Także zobaczymy, czy jeziorko będzie warte tej trasy, bo nie jest to żadne z tych licznych filmów o Bośni i z jakichś tam pinezek i innych miejscówek, tylko takie, wiecie, na Google znalezione, także zobaczymy. No i... Jest klasa. No i jest jeziorko. Jest? Jest. Woda czysta, także myślę, że można się kąpać. Jakieś wstrząśnięcia w tej lodówce. Kto tu tak jechał? Offroadu się zachciało. Proszę, myszko. Łyczek na spróbę, ale mały łyk. Pyszne jest te piwo. No. Od dzisiaj moje ulubione numer 10. Ulubione numer 10. Dobra, to jedziemy dalej. Jedziemy dalej, teraz już się zbliżamy gdzieś tam w stronę Sarajewa, chociaż jeszcze chyba nie tak do końca. No, zobaczymy. Plan jest napięty w każdym razie. Próbuję sobie przypomnieć, jak to kiedyś było zainstalowane, ale ni hu hu. Poczekaj, pan, dziura jest tu. Tam za tym drzewkiem śpimy. Tam jest połonina, po której wczoraj jeździliśmy. I tu taka oto okolica. A z tej polany mamy oto sytuację następującą. Czekajcie, żebym tylko tu nie spadła, bo jeszcze śliska trawka. Proszę bardzo. Idę zobaczyć, jak się nasze śniadanie miewa. A cebulką już pachnie. Jedziemy przyatakować ponownie jedną połoninę, którą żeśmy wczoraj, wydawało się, w dość dużej mierze sobie przejechali, ale jednak jeszcze szybka analiza mapy pokazała, że jeszcze tam dużo jest. No, dzień dobry. Dobra, my jedziemy dalej tam, o tam, na ten cycek. Tu się mi bardzo podoba ta droga do góry, no ale chyba dzisiaj już tego nie przeatakujemy raczej. Staniemy sobie na chwilę tutaj, żeby coś przekąsić. W ogóle fajna miejscóweczka, proszę bardzo, palenisko, ławeczki, jedna, druga, trzecia, czwarta. Z jeziorkiem. No a jedziemy teraz nad jezioro Prokosko. Jezus, jak to. Nad jezioro Prokosko, czyli już bardziej znane ze wszystkich instagramowych i tak dalej relacji, ale patrzcie, jak ładnie. No, kiedy myśleliśmy, że wczoraj były ładne widoki, to
też nie jeszcze. Bardzo ciekawa wioska. Ta tutaj, przy tym jeziorze Prokosko. Dla nas co prawda no za bardzo turystyczna o tej porze roku, ale przepiękna. Jezioro Prokosko leży na wysokości 1635 metrów i niewątpliwie jest górską perełką, którą musicie zobaczyć. Ze względu na swoje położenie w samym sercu góry uznane jest za zabytek narodowy chroniony przez Bośnię. Wokoło są stare pasterskie chatki, które można wynajmować. Przeciekawe połączenie pasterskiej wioski z turystycznym miejscem. My oczywiście polecamy dojechać od góry, czyli od tej strony mocno terenowej. No i poza turystami, krowami i owcami można tu spotkać ślepą salamandrę i jaszczurkę Triton, które żyją tylko tutaj. Czy to Patrol, czy Dodge Ram? Kto by poznał? To jest nowa wersja. Nowa wersja, no. Nissan Dodge Patrol Ram. O, daj. Nissan Dodge Patrol Ram. Te trójkątne góry tutaj są uznawane za piramidy. To znaczy uznawane, to za duże słowo. Piramida Słońca, piramida Księżyca i piramida Smoka. I tutaj normalnie przyjeżdżają ludzie, którzy wierzą w magiczne zdolności, to znaczy magiczne, w energię, którą te wzgórza z siebie oddają. Te wzgórza jako piramidy się stały bardzo popularne, kiedy modne było New Age. No i teraz o co chodzi? Samozwańczy architekt twierdził, architekt, co ja gadam, archeolog, co mnie nie poprawiasz, samozwańczy archeolog stwierdził, że na pewno, skoro ich kształt jest właśnie tak charakterystyczny, że mają bardzo ścięte boki, to, że udowodni, że piramidy powstawały również w Europie. No i nawet się mu przez jakiś czas udawało, miał nawet dotację z państwa, która wspierała te badania archeologiczne. No i co? Oni odkryli pod ziemią jakieś pozostałości płyt kamiennych. Na części tych kamiennych płyt były nawet napisy. Więc wszystko złożyło mu się w całość, że to niby są, piramidy, rzeczywiście. No ale niestety z czasem, niestety bądź stety, zrobili z niego trochę takiego, zdyskredytowali go, zrobili z niego po prostu wariata, że właśnie on jest samozwańczym archeologiem, że ludzie, którzy z nim pracują, to też się na niczym nie znają, że metody pracy są totalnie nienaukowe. No i stwierdzono, że gada po prostu, krótko mówiąc, głupoty i w 2006 roku premier wstrzymał mu jakiekolwiek dotacje na te badania, ale co ważne, to tak jak mówiłam, przyjeżdżają tutaj ludzie. Tam normalnie można sobie podjechać, pooglądać, no i sprawdzić, czy rzeczywiście jakąś energię z siebie te piramidy oddają. A no i zdaje się mi, że dość istotna informacja, jakie to miasto, nie? Te piramidy są nad... Tak, w Bośni, nad tym miasteczkiem oto tutaj. To jest miasteczko Wysoko. Tutaj leci normalnie przez nie nad nim autostrada, więc jakby ktoś sobie chciał zobaczyć i sprawdzić, czy poczuł magiczną moc tych piramid, to są piramidy nad Wysoko. No, Myszu, teraz się skup, bo tutaj partyzantka taka widzę, a my szukamy targu oczywiście jeżdżeniowego, bo jakby to my inaczej, targu warzywno-owocowego. Sarajewo pozwiedzamy w przyszłym roku, a teraz pojechaliśmy w stronę wioski olimpijskiej. I teraz jak daleko po frunie, bowiem ma jeszcze możliwość. Jezus, ustał, ustał! I najważniejsze, że ustał najdłuższy skok. Na wzgórzu Igman ostały się dwie skocznie oraz hotel zdewastowany podczas wojny. Na innym wzgórzu możecie zobaczyć opuszczony tor bobslejowy i saneczkarski. No a tutaj Jeep, który po wymianie pompy finalnie dojechał do nas, stracił dwa dni, ale już jest i jedziemy dalej. Teraz jedziemy na szczyt, który się nazywa Bielaśnica. Tam jest obserwatorium. 2000 chyba coś 100 metrów, także jedziemy. I
jakkolwiek widok i okolica są przepiękne, to niestety jest to miejsce, gdzie w 1961 roku podczas wspinaczki poniosło śmierć kilka osób. Jest to do tej pory uznawane za najtragiczniejszy górski wypadek w krajach byłej Jugosławii. Cudowna jest ta trasa. Szuter kamienisty, nie jest to jakiś, wiecie, mega terenowy odcinek, ale no jest po prostu tak ślicznie, no pięknie. No jest bajkowo, to już nawet nie można powiedzieć, że to jest przepięknie, jest po prostu bajkowo. Właśnie wstaliśmy, robimy śniadanie, a ja idę się tutaj przespacerować po tym pięknym widoku, na który wczoraj zjechaliśmy spać. Nie wiało, także super. W nocy zimno nie było, bardzo dobrze się spało, spokojna miejscóweczka, daleko od ludzi, także jest super. No i patrzcie, tutaj nawet byłaby o wiele lepsza miejscówka na tym cypelku. Cholera, że też żeśmy tego wczoraj nie wypatrzyli, no. No nic, też mieliśmy super miejscówkę, a tu na cypelku mogłoby bardziej wiać. Tutaj poniżej były ostrzeżenia o minach. No ale tutaj idę sobie spokojnie, bo widzę, że po pierwsze ktoś jechał, a po drugie są fragmenty wygryzione przez owce. A raczej tam, gdzie pasterze wyprowadzają owce, to raczej jest już to teren jako tako przez lokalnych zaakceptowany. No ale powiem wam, że ta świadomość o tym, że tutaj są tereny zaminowane, no powoduje taki lekkie dziubnięcie jednak gdzieś tam w brzuchu, że tak człowiek sobie idzie i tak się zastanawia. Może to głupie, no ale jednak tak jest. No i teraz, uwaga. Teraz, uwaga. Tutaj jedna rzecz, która na pewno nie jest głupia. O Boże. Nie mogę tego, no słuchajcie. Jezus, jak tu mają pięknie, o matko kochana i córko. Gotowi? Powiem wam, że no kamerka i tak nie oddaje po prostu tego, jak tutaj jest ładnie. Jeszcze jak słońce wyjdzie i wszystkie te wierzchołki powychodzą po prostu zza tych chmur, no to już jest mega bajkowo. No, tam już słońce przeziera.
No pięknie, no słuchajcie, po prostu te pejzaże tutaj są absolutnie przepiękne. Dobra, to ja tą samą drogą, którą sobie wydeptałam w tą stronę, wracam z powrotem już do ciepłej herbaty, którą mi tutaj na pewno już Mateusz przygotował i na mnie czeka. A idę wcale nie z gorszym widokiem przed sobą, niż mam za sobą. Dzisiaj będzie trochę improwizacji w zakresie robienia trasy, bo na dzisiaj mamy tylko wybrane jakieś miejscówki, do których chcemy dojechać, ale nic tym paluszkiem nie zostało na mapie narysowane. Także no, będziemy improwizować, ale jakoś zawsze to wychodzi na końcu. Pan turysta idzie? Na mostek, zrzucić się. Na mostek, zrzucić się. Dokładnie. W ramach tych zawodów Red Bulla, które tu są organizowane? Tak, tak. Czyli już po prostu z czystej desperacji tam ucieczką? Z tego gorąca, no dobrze. Most w Mostarze wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Przez wieki jest symbolem pojednania wschodu z zachodem, chrześcijaństwa z islamem i katolickich Chorwatów z prawosławnymi Serbami. No i odbywają się też na nim zawody Red Bulla w cliff divingu. Tak, od tych ujebów. Tak czasami miałem, wiesz, potem szarpnięcie na wstecznym i było wtedy dobrze. Teraz zobaczymy. No na razie jadę pod górę, tylko że na szybkich czterech, nie? Miejscówka na kolejny nocleg. Auta się ustawiają. No i zaraz obozowisko będzie rozbijane. No i co to jest? Takie coś. 2 miesiące krzesło wytrzymało. Dobrze, że mamy w domu jeszcze, kurde, 20 krzeseł różnorakich, leżaków, kurde, podwójnych, potrójnych foteli biwakowych. No ale dajcie żyć, żeby się tak tutaj pod panem złamało? No nic. Trzeba będzie to zwrócić. Powiem, że to było uszkodzone od początku, tylko się nie zorientowaliśmy. No ale lepsze jest to. Mamy piękny, dmuchany materac. Wczoraj dmuchamy. Powietrze ucieka, no bo tutaj jest dziura. No i teraz, co się tutaj wydarzyło, że tutaj jest teraz taka piękna maziaja? Silikon to był, tak? Dokładnie. No, no to tutaj kolega nas poratował silikonem. Znaczy, no my też mamy silikon, ale był przekonany, że jego silikon zadziała i zaklei tę dziurę. Ale no niestety, powiem tak, silikon przykleił się do materaca, ale jak dmuchaliśmy, to nic się nie wydarzyło. No więc to jest teraz takie, powiedziałabym, nasze prześcieradełko. No i tak do końca wyjazdu. Najlepsze jest właśnie to, że tutaj w okolicy, wszędzie, gdzie nie jesteśmy, na której miejscówce biwakowej, tu takie kamienie. Także zawsze się jakiś kamień pod plecami trafi, ale to podobno dla zdrowia taki masaż w stylu azjatyckim. Także no to będzie masaż w stylu bałkańskim po prostu, masaż pleców. Gdzie tak właściwie się wybieramy, gdzie zmierzamy? Jedziemy na ponad 2200 metrów, niecałe 2300. Szczyt Płocno lub Plocno, nie wiem jak to wymówić, przepraszam. No i są dwie jakby różne wersje na ten temat, dwie różne historie dojazdu. Otóż jedni mówią, że jest spokojna po prostu droga dla osób, które są przyzwyczajone do jazdy w górach, no że po prostu jedziesz jak po szlaku, ale no druga wersja i druga historia jest taka, że ludzie rezygnują, bo się boją, że trasa ma jakieś za duże przechyły, że tutaj już widzisz od razu ten spad, po którym polecisz na dół. No zobaczymy, ja jadę, no i zobaczymy.
wyjechałam bez problemu. O tej porze roku nie ma nic niepokojącego ani wymagającego na tej trasie. Uważamy, że mamy doświadczenie w jeździe w górach, więc totalnie na luzie. Zameldowaliśmy się w kolejnym miejscu. Jeden z najwyższych szczytów w kraju. Uwaga, kto ma lęk wysokości, ten nie zagląda. Pokażę wam naszą dzisiejszą miejscówkę. Patrzcie, to jezioro Blidinje w parku. Tutaj nasze cukiereczko, jeepy. Ale uwaga, uwaga. Cyk. Cyk. Dzisiaj jeździliśmy po tamtych oto górach. Mój tradycyjny paluszek do pokazywania. Tam oto po tych górach jeździliśmy. Tu autka. Tu też oczywiście góry. Jak to w Bośni, góry, góry, góry. No i zachód będzie piękny. Nad wodą. Takie rzeczy. A, rzeczywiście lurpak nie zamarł, słuchajcie. Czyli jedziemy tradycyjnie do ziemniaczka tak. Tymianek. Bo musi być. Mieszanka ziemniakowa. Tu jest trochę soli, czosnku i takie różne inne dziwadła. I jeszcze bym tu wzięli rozmaryn do ziemioka. Do ziemioka, baba taka ze wsi, kurde. Dobra, masło w środku ziemioka. Albo ziemniaka. Czy też kartofla. Zawijamy ziemniora. I pójdzie strój do ognia. Tutaj jezioro Blidinje i stamtąd cofnęliśmy się na wschód do Parku Narodowego i pierwszy postój jezioro Orlowacko. Kolejny punkt, jak będziecie przejeżdżać, to proszę się meldować, że jesteście przy tym oto pięknie postrzelanym znaku. Kurde, tropiki. Tropiki. Tropiki, no. W Parku Narodowym, tak? Tak jest, w Parku Narodowym. Park Narodowy obok wschodniej granicy. Płaci się za przebywanie w parku, dostajecie bilecik i uwaga, można się kąpać w jeziorach, biwakować, zostawać na noc, jeździć samochodem. No, raj na ziemi. Miejscówka na kolejny nocleg wybrana. Taka oto, o, proszę bardzo. Dość niebrzydko, nie? Tak to dokładnie wygląda, zobaczcie. No naprawdę kozak. Kozak i pięknie. Taka sytuacja dzisiaj rano. No ale 1700 metrów to nie ma się co dziwić. Mokro, zimno, ale ja akurat lubię taką pogodę, także dla mnie lepiej niż jak jest 30 stopni. Pogoda taka sobie się zrobiła, ale jedziemy jeszcze na zwiad ostatnich miejscówek. Konkretnie teraz jeździmy sobie po Parku Narodowym. Tak, można. Wszystko legalnie. Wszystko legalnie jak najbardziej. Widok
widoki będą może niekoniecznie za piękne, no ale jedziemy zobaczyć, skoro można i jest okazja na ponad 2200 metrów, to jedziemy. Czemu nie? Czemu nie? Dokładnie. W Polsce takie rzeczy niemożliwe. Jeszcze trochę, możesz? Meter możesz. Możesz jeszcze. Znajdujemy się w Narodowym Parku Sutjeska. Pod najwyższym szczytem po tej stronie kraju, 2386 metrów Maglić. No. Musimy was tu zabrać w przyszłym roku, bo słuchajcie, no musicie nam uwierzyć, ale tu byłby widok piękny. Maglić oto tam. A tam Andrzej.